Więc, moi drodzy, w związku z tym, że dzisiaj będziemy mówić o takiej słonecznej powieści, słonecznej, bardziej takiej wakacyjnej, można powiedzieć, i też trochę tak w związku z tym, że nie ma statywu wciąż, ponieważ też go nie odebrałam niestety, ale nie wiem, czy to się wydarzy w najbliższej przyszłości w jakiś sposób, czy my to odbierzemy. Wciąż pracujemy na takim sprzęcie dość prowizorycznym, więc niestety, ale średnio najeżdża. Ale słuchajcie, podbudowuję się tym, że mam ptasie mleczko i w związku z tym, że mam ptasie mleczko, no to wierzę, że będzie lepiej. Będzie lepiej. Bo jak ktoś dotknie dna, to trzeba się tego dna odbić i popłynąć w górę. Takie jest życie. Więc hej, cześć, z tej strony z kanału Kulturalna Szafa i nie mogę po prostu po tym ptasie mleczku, jak się je ptasie mleczko, to znaczy w sumie jak się je wszystko, to później ślina się wytwarza i dużo tej śliny i to jest takie ślina. Więc hej, cześć, z tej strony z kanału Kulturalna Szafa i witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, że dzisiaj będziemy mówić o finałowej części trylogii, która na początku mnie zachwyciła, później mi się średnio podobała i końcówka. Zaraz się dowiecie, jaka jest końcówka. I słuchajcie, będziemy mówić o powieści Fala i o serii, o właśnie tych surferach od Lisy Glass. I słuchajcie, pierwsza część to była Błękit, druga to była Powiew, trzecia to Fala i one naprawdę pięknie się układają razem. I po prostu fajnie, że są właśnie w takim hawajskim, w takim właśnie surferskim, w takim mega wyluzowanym letnim stylu zrobione te okładki, więc ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że one się tak ślicznie razem układają i są po prostu mega ładnie wydane. No ale słuchajcie, jeżeli mówimy o fabule, jeżeli mówimy w ogóle o bohaterach, to ja jestem bardzo taka, że w sumie nie wiem, bo problem jest taki, że pierwsza część tej serii, czyli Błękit, była dla mnie mega dobra. Była super, była taka właśnie surferska, bardzo dużo tam się mówiło o surfingu, bardzo dużo się tam mówiło o tej filozofii surfingu, też o tej właśnie jodze, która jest mega ważna, jeżeli chodzi o surfing. No i później przyszliśmy do tej drugiej części, gdzie było trochę mniej surfingu, więcej uczuć, więcej takich problemów i tak dalej. No i przechodzimy do tej trzeciej części, w której znów, zamiast wrócić do tego modelu pierwszej, czyli do tego surfingu, do tego po prostu, do tej fali, do tego poczucia, tego flow, zamiast do tego wróciliśmy do drugiej części, czyli wróciliśmy sobie do tych wszystkich uczuć, problemów, które się jeszcze bardziej nawarstwiają w tej części, jeszcze jest ich więcej. I ja już za bardzo nie wiedziałam, czego się tutaj chwycić, bo gdzie w powieści surferskiej jest ten surfing? Gdzie? Gdzie? No ale teraz słuchajcie, anegdotka, taka dygresja, odchodząc od tej serii surfingowej od Lisy Glass, opowiedzmy sobie o tym, czy u nas w Polsce można pływać na surfingu? Wiecie, że ja pływam na kitesurfingu, wiecie, że ja pływam też na windzie, mniej na windzie pływam jak byłam mała, bo mnie tata tam rzucił, ale ogólnie pływam na kajcie i u nas w Polsce, nad Polskim Morzem, u nas na Zatoce i ogólnie uwielbiam ten sport i jest to jakby część mojej duszy i część tego mojego stylu bycia. No i też w te wakacje spróbowałam surfingu. I powiem wam szczerze, że to jest najtrudniejszy chyba sport wodny, z jakim miałam w ogóle styczność. Nie dość, że bardzo trudno jest wychwycić rytm, ponieważ na kajcie po prostu się rusza i płynie, na windzie to samo, czujesz ten wiatr, czujesz jak wiatr rusza ci włosy, czy tam czujesz wiatr na plecach i wiesz po prostu kiedy ruszyć, kiedy stanąć, kiedy po prostu się ruszyć z miejsca. A na surfingu to jest bardzo ciężkie, ponieważ musisz wyczuć falę, musisz patrzeć dalej, musisz obserwować morze i musisz wyczuć w momencie, kiedy ta fala idzie do ciebie, w tym momencie musisz się obrócić, w tym momencie musisz poczuć tą falę, musisz wiedzieć kiedy co zrobić, kiedy wstać, kiedy ten, i to jest wszystko, to wszystko trzeba robić po prostu mega szybko, trzeba wyczuć ten timing, trzeba po prostu poczuć tą wodę i to jest naprawdę ciężkie i naprawdę trudne. I ja myślałam, że to będzie takie, że wiecie, biorę deskę, kładę się na desce, obracam się, wstaję, jest okej, jestem surferem. No niestety nie wyszło i powiem wam szczerze, przyznam się, jest to moja porażka, jeżeli chodzi o sporty wodne, ponieważ nie wstałam jeszcze na desce surfingowej. Byłam raz oczywiście na surfingu, jakbym poszła drugi, to przecież bym wstała, of course. Ale no, powiem wam szczerze, że naprawdę nie jest to proste.
To jest naprawdę trudne. Szczególnie dla takich osób trochę większych jak ja, bo ja nie jestem taką, wiecie, petit, małą dziewczyną, tylko kurde, troszkę tego wszystkiego mam. I problem jest taki, że no, nie wychodzi to. Może jak jogę poćwiczę, może to mi coś da, albo może będę jadła mniej ptasiego mleczka, to może wtedy wyjdzie. I mówiąc o fabule, mamy tutaj tych samych bohaterów, których mieliśmy w poprzednich częściach. Czyli mamy naszą główną bohaterkę Iris, która pływa na surfingu, która chce być profesjonalną surferką. Niestety wiemy, że w drugiej części, niestety tutaj będą trochę spoilery, w drugiej części trochę jej to nie idzie i ona wraca do swojego jakby rodzinnego miasta i o tym jest w sumie trzecia część, że ona jakby wraca szukać siebie. Dlatego sądziłam, że tam ten surfing, tak wiecie, się pojawi jako taka jej część osobowości, która ją ukształtuje jeszcze raz, która jej pokaże drogę. A się okazuje, że właśnie nie, że właśnie nie surfing kształtuje jej drogę, tylko jej drogę kształtują faceci. I to mnie naprawdę boli, bo można by było to napisać w taki mega świetny sposób, że to surfing, że to właśnie ten sport, że to właśnie ta fala, ona powoduje, że ona odnajduje siebie i walić facetów, co mnie faceci. A tutaj autorka poszła niestety w tym takim kierunku, który no jest taki grząski. Grząski w związku z tym, że ona jakby nabrała tych wszystkich pomysłów, które miała i które zobaczyła, że są w powieściach młodzieżowych i je spisała. I po prostu sobie takie spisała i sobie je odhaczała. Pim, 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 pim. I jest naprawdę wszystko. Wszystko. W fali nagle znów wchodzą do gry narkotyki. Nagle w ogóle Iris zaczyna sypiać z każdym jednym typem. I ona tak uważa, że ona odnajdzie siebie. Nagle jej przyjaciółka okazuje się totalnie, że jest zainteresowana i w laskach, i w facetach. I o, lampy do mnie mówią, chyba mamy duchy. I jej przyjaciółka jest zainteresowana w laskach i facetach. I to jest takie, że dlaczego? Dlaczego Lisa Glass tak to zrobiła? Bo ja tego na przykład nie rozumiem. Bardzo, bardzo mnie ta fabuła tutaj krzywdzi. Naprawdę, jako osoba, która jest zakochana w tych takich sportach wodnych, ja chciałabym, jak mam książkę o surfingu, to chciałabym poczuć surfing. Chciałabym wejść na falę, poczuć wiatr we włosach, poczuć po prostu tą wodę, która mnie po prostu ogarnia i uwielbiam ją. I ja tego nie czuję. I być może to jest tak, że być może no, autorka po prostu chciała stworzyć taką mega, mega mocną powieść młodzieżową, która poruszy każdy temat. Ale równocześnie też zastanówmy się, to jaki tutaj temat jest jakby głównym tematem, co jest głównym wątkiem fabularnym, bo aktualnie to ja się pogubiłam w fali. Pogubiłam się w związku z tym, że no nagle nie miałam tego głównego wątku, bo nagle wszystko było głównym wątkiem i po prostu o! I też ten romans taki pomiędzy Zeke'iem a Iris, to co się pomiędzy nimi dzieje, ten ich związek, on jest tak moim zdaniem naciągany w tej fali. Ona powinna sobie dać z nim spokój totalnie, powinna wejść właśnie na falę, poczuć jeszcze raz ten wiatr we włosach, poczuć jeszcze raz tą wodę, odnaleźć siebie gdzieś tam w tym oceanie i wtedy po prostu kombinować z Zeke'iem. A nie, że Zeke, on był co chwila się pojawiał z powrotem, ale do niczego to jakby nie było żadnej konkluzji z tego. No, naprawdę powiem wam, że ja się dość mocno zawiodłam na tej ostatniej części. Naprawdę się dość mocno zawiodłam. Ale też prawdą jest to, że ja po prostu, nawet jeżeli tego surfingu nie ma dużo, to sam fakt tego, że on się pojawia w tej książce, to do mnie dociera. I tak jak ta fabuła naprawdę moim zdaniem powinna być totalnie inna, powinna być zmieniona, powinna być no kompletnie dla mnie do rozbiórki i do poskładania jeszcze raz. Tak bohaterowie, którzy się pojawiają, taka nostalgia, która wraca. Właśnie to nadmorskie miasteczko, czy tam nadoceaniczne miasteczko. Ogólnie nadwodne miasteczko. To, że znów gdzieś tam się pojawia ta yoga, że po prostu rzucają te takie teksty surferskie, że wszyscy są tacy, wiecie, cool i tak dalej. No to ja po prostu, jakby ta seria trafiła w jakiś sposób do mojego serca. I tam po prostu zostanie, bo nawet jeżeli mówię, nawet jeżeli mi się ta fabuła po prostu nie podobała i naprawdę no powinna ją jeszcze raz napisać, to po prostu to uczucie tego wiatru no gdzieś tam jest. Gdzieś tam jest,
pomiędzy słowami, to uczucie też tego surfingu jest pomiędzy tymi słowami, chociaż jest go bardzo, bardzo mało, bo ja bym wolała po prostu, żeby Iris cały czas pływała i opisywała, i Lisa Glass opisywała to, jak ona pływa, to gdzieś tam jest i po prostu to czuć, i to jest taka mega wakacyjna książka, mega taka, żeby usiąść na leżaku i poczytać. Ja akurat czytałam ją jesienią, niestety, ale poczułam to po prostu to lato i poczułam to słońce i po prostu miło mi się to czytało. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o falę Lisy Glass, to bardzo dużo błędów tutaj dostrzegam, naprawdę fabułę można by było wziąć, zniszczyć i wymienić, ale bohaterowie ratują sytuację, ponieważ jest to taki nostalgiczny powrót do tego po prostu co było i do tego nadmorskiego miasteczka, czy tam nadoceanicznego i tak dalej. Więc jeżeli moi drodzy, chcecie trochę porozmawiać z morskimi stworzeniami, chcecie poczuć trochę ten surfing, mi się najbardziej podobała pierwsza część Błękit, bo tego surfingu było naprawdę najwięcej. No ale mówię wam, że jest taka nostalgia, jest ten taki powrót i po prostu czuć to lato w tych powieściach. Więc jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani, to zapraszam was do sięgnięcia po serię Lisy Glass. I moi drodzy, to by było na tyle, więc jeżeli wam się podobało, to oczywiście dawajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i moi drodzy, dawajcie znać, jak tam surfing, jak tam wakacje, jak tam handra jesienna. Ogólnie teraz jest słońce, więc akurat spoko, ale jakby nie było słońca, to by było słabo. No więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że wam się podobało i na razie. But the summer is gone.